Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale kryptomani.com.pl. Dzisiaj kolejny trzeci odcinek Co nowego w krypto piszczy. Tu z tej strony Piotr Grat. Witam Was wszystkich serdecznie. Obecnie mamy dość sporą korektę na CoinMarketCap i sporo nam kryptowalut podpadało, praktycznie większość. Także jak widzicie, w ciągu 24 godzin mamy 4 i ponad 0,5% spadku na Bitcoinie, na Ethereum ponad 15%, inne kryptowaluty podobnie. Chainlink zaliczył nam 14,5% spadku, Polkadot prawie 19%, to dość sporo, tak, to jest 7,4%, niektóre projekty trochę wyżej ponad 10%, 11%, Binance Coin, Cardano 12,5%, no w sumie dla inwestorów Tron 17%, Tezos 11% i ogólnie CoinMarketCap na obecny moment wynosi 320 miliardów dolarów. Teraz przejdźmy i zobaczmy, jak to ma się gdzieś indziej. Masternody online też mamy spadek, mieliśmy około 2 miliardów dolarów w masternodach. Wiadomo, wartość kryptowalut spada, to nam tutaj spadło, mamy 1,5 miliarda w masternodach. Zobaczmy, na dominacja 42,79% jest nadal Dasha, na drugie miejsce. Ostatnio mieliśmy Horizena, teraz z powrotem mamy Divi, wróciło Energii, Divi drugie miejsce, Horizen trzecie, Energii czwarte, Zcoin, i tak to tutaj się przedstawia nam na masternodach w market capie. Stake Coin wyskoczył wyżej, to mnie cieszy, bo go trochę kopiemy. Przejdźmy teraz do co się dzieje na top 100 DeFi tokens market cap DeFi. Też sporo spadł, było 17 coś tam miliarda dolarów, teraz mamy niecałe 13, także ponad 4 miliardy poszło wszystko w dół. Teraz Global Hard Stacking Rewards i tutaj nam troszkę inną pokazuje, że jest trochę więcej, ale jest mniej, ale ogólnie tak. Stacking Market Cap też nam spadł o prawie 7 z groszem milionów dolarów i zalokowane, czyli w stackingu mamy 19 miliardów dolarów. Tak to wygląda na wykresie, że też wszystko poleciało nam w dół. Co rządzi? Obecnie co rządzi? Nadal Polkadot. Na drugie miejsce nam skoczył EOS, zamienił się z Tezosem. Tezos skoczył, spadł na trzecie. ADA czwarte, ALGO następne, później Atom, TRX też nam wyskoczył troszkę wyżej, także więcej tam się troszeczkę zmieniają między sobą miejscami projekty, także jest wchodząc na tą stronę, wiecie mniej więcej co się opłaca mniej więcej kopać, które kryptowaluty ludzie, inwestorzy inwestują i reszta społeczeństwa, która tam się zajmuje kryptowalutami. Także tyle z tego by było, spadki, czyli chyba będzie dobry moment na zakupy, ale to jest moja opinia. Nie namawiam, jeżeli ktoś miałby wziąć pożyczkę lub gdzieś jakiś swojego budżetu naruszyć pieniążki, żeby inwestować, a później nie mieć na jedzenie czy na jakieś podstawowe potrzeby do życia. Na razie przykład. I wchodzimy na naszą stronę. Tutaj sobie połączę te projekty. I jesteśmy. I znowu z newsów na naszej stronie. Tutaj Mateusz fajnie zrobił 11 kraników, jakby kogoś interesowało. Kto lubi zbierać darmowe kryptowaluty, to zapraszam bardzo na ten artykuł, ale przejdźmy sobie do top 10 za ubiegły tydzień. Czyli tydzień 35. Jak to nam się przedstawiało? I mamy od 23 do 30 sierpnia. Monety POS w najlepszych wynikach
podsumowanie tygodnia. Czyli Onion 43% na uzysku, WGR Wager 26%, Sins 10% ponad, tak samo Matrix 10%, PIFSC 9.25%, Redcoin 8.94%, Navcoin 4.5% ponad, Rapid 4.40%, ostatnio Rapid był wysoko, a teraz troszkę mniej, CLW Crown 3.31% i Syscoin 2.5%. Teraz przejdźmy sobie 10 najlepszych monet Masternode. Czyli Wager na pierwszym miejscu 26, ponad 10, prawie 11 Safe Insures, czyli Sins, Matrix 10.62, PIX 9.25, Smart Cash 6.38, Rapid 4.40, Krow 3.31, Syscoin 2.50, 0.02%, Vitae i Zcoin na lekkim minusie. Tak to się przedstawiało w masternodach. Najlepsze masternody za okres. Tamto było najlepsze coiny w masternodach, a tutaj najlepsze całe masternody okres 26 sierpnia do 2 września. Czyli jakiś Eros 113% dla Unix, 43% Loki, 36% Pril, 36-39% Wager. No w trzech miejscach jest Wager, czyli dobrze mieć tą chyba kryptowalutę, bo dość często się wyskakuje w tym 10, w dziesiątce jest i w posie, i w masternodach, i jako kryptowaluta do masternod. Także 26%, 97%, Telos Coin 20.6%, Dubs Coin 20.37%. Też fajny projekt, gdyż jest niedrogi. I można go kopać na Dubsa, wam powiem, na StakeCube. Tam właśnie u nas znajdziecie sobie, wejdziecie sobie w hostingi i tutaj macie przejście do StakeCube, jakby kogoś interesowało, lub do innych puli miningowych. Excel. Mamy 18,84, Esport Betting 15% i Battle Coin jakiś 10,96. SBC to akurat sobie kopę trochę na Cyple pospól i na Stake Clubie. Także fajna, bo można za tą kryptowalutę obstawiać sobie mecze lub różne rozgrywki sportowe plus esporty. Też dość ciekawa kryptowaluta. Mam nadzieję, że im się uda. No, ale dość fajnie kopię, powiem wam. Fajny nawet zwrot jest. Także to by było z obecnie z newsów takich, co nam weszły na stronę. No, trochę mniej w tym tygodniu weszło newsów, bo każdy miał dużo pracy, każdy był zajęty. Ale mam nadzieję, że w przyszły tydzień da nam trochę więcej artykułów i więcej jakichś filmików. No nie zawsze każdy tydzień będzie taki, jak to można powiedzieć, bardzo zajęty. Niektóre są, mamy więcej czasu, no ale ten tydzień, co właśnie jest, to trochę każdemu coś powypadało. No ale co zrobić. Także śledźcie nas. Niebawem będą fajny filmik robię, bo mam parę ciekawych aplikacji, które płacą za używanie ich, po prostu można sobie drobniaki takie zamiast kraników klikać, można na aplikacjach coś podziałać i trochę kryptowalut sobie zarobić. Także niebawem będzie filmik i zapraszam was do oglądania go. Wszelkie linki do tych stron i do naszej strony, do newsów też zapodam pod filmikiem. Także będą pod filmem, tak jak mówię, i mam nadzieję, że ta korekta nie potrwa jeszcze długo. Przewidują, że do 9600 Bitcoin zjedzie, także jeszcze trochę może zjechać na dół i to szykuje się prawdopodobnie dobry moment na zakup i później ponowne wzrosty. Także trzeba tego pilnować i przy okazji można właśnie się trochę, jak ktoś chce,
Może się właśnie obkupić większą ilość swoich kryptowalut, żeby sobie na przykład stakować, czy tam trzymać, jak to woli. Każdy ma inny, jedni handlują, jedni kopią, inni mają w masternodach, a jeszcze inni po prostu trzymają i czekają na konkretne wzrosty. My stakujemy, my wpuszczamy w masternody po to, że nam cały czas przybywa tych kryptowalut. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego filmiku.